Jesteś obecny, Brudasku? Masz szczęście, że dzisiaj tu pościel wymieniamy. No on się wytarzał dzisiaj w ziemi i ma cały... Znaczy, generalnie jest cały brudny i wyciągałam mu niedawno z oka takie śpiochy zlepione z ziemią, bo po prostu, ja nie wiem, on chyba nic kompletnie nie widział, no ale już dobrze. Powiedzmy, że brudny piesek to szczęśliwy piesek, właściciele mniej szczęśliwi, chociaż szczęśliwy pies to tak jak jest happy wife, happy life, to powinien być happy dog, happy life. Dobra. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was, jak widzicie po tytule, na pytania i odpowiedzi, na Q&A. Jakiś czas temu na Instagramie dodałam to okienko takie z możliwością zadawania pytań. Myślałam, że pytań będzie mniej, nie ukrywam, i że odpowiem na nie w miarę szybko wieczorem na Instagramie, ale było ich więcej. To były naprawdę fajne pytania, więc stwierdziłam, że może będzie miło i lepiej, jeśli nagram odpowiedzi tutaj na kanale. Tym bardziej, że grupa odbiorców jest większa, wiem, że dużo więcej jest Was tutaj niż na moim Instagramie, więc stwierdziłam, że może też Was te odpowiedzi zainteresują. Tym bardziej, że wiem, że gdzieś pojawiały się ostatnio i komentarze i ja dostawałam wiadomości, że może więcej chciałybyście trochę lepiej mnie poznać, no więc może to trochę przybliży Wam moją osobę i moje podejście do życia, powiedzmy. Mam tutaj otwarte te pytania. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie lub też prawie wszystkie. Niektóre się powielają, niektóre są bardzo do siebie zbliżone, więc wtedy je po prostu będę ze sobą łączyć. Zapraszam Was do oglądania. Ja mam tutaj szklankę wody z lodem, który się po prostu topi w tempie ekspresowym, bo jest dzisiaj 30 stopni. Was również zachęcam do czegoś do picia, bo ten film pewnie będzie stosunkowo długi. Pytanie, które stosunkowo często się pojawiało, to było pytanie o mój wiek, co mnie trochę, nie ukrywam, zaskoczyło, bo myślałam, że po pierwsze jest to gdzieś w miarę takie jasne, po drugie, wiecie, na kanale i były filmy z jakichś moich urodzin, parę lat temu, co prawda był jakiś vlog i mówiłam, ile mam lat. Wydawało mi się, że gdzieś to tutaj czasami przemycam, natomiast okazało się, że nie jest to takie oczywiste, jak mi się wydawało, więc ja mam skończone 30 lat, co też było zabawne, bo jak odpowiedziałam na to pytanie na Instagramie, to dostałam kilka wiadomości, że co, matko, myślałam, że masz 25, 26. To mi się zdarza stosunkowo często. Nie wiem, może to jest po prostu kwestia tego, że ja mam taką buzię, która wygląda na młodszą. Nie wiem. No, zdarza mi się, czy nie zdarza. Bardzo często, jak mówię, ile mam lat, to osoba, z którą rozmawiam, jest trochę zdziwiona i mówi, że wyglądam na młodszą. Ale, no, PESEL nie kłamie, 30 już skończona. W tym roku będę miała 31 urodziny. Tylko, że ja jestem z końcówki roku, więc mam jeszcze trochę czasu do tego. Ale tak, no będzie 31, więc no już niestety, trójka z przodu. Jak wyobrażałaś sobie kiedyś swoje życie jako 30-latka, a co cię w nim zaskoczyło? Wyobrażałam sobie swoje życie zupełnie inaczej kiedyś. Jeszcze, nie wiem, myślę, że z 10 lat temu myślałam, że będzie wyglądało to moje życie zupełnie inaczej. Moja mama urodziła mnie, jak miała 30 lat, między nami jest dokładnie 30 lat różnicy. Więc myślałam, że będę mamą w tym wieku. No nie jestem i na razie raczej się to, czy na to nie zapowiada. Więc to jest na pewno pierwsza różnica, taka chyba największa, która jest. To taka kolej rzeczy. Nie mam z tego powodu i z tego tytułu jakichś strasznie dużych, nie wiem, dołków czy jakiegoś takiego złego samopoczucia. Ale tak, myślałam, że po prostu będę, w ogóle kiedyś to myślałam, że jak będę miała 25 lat, to już będę miała dziecko i męża, co nijak się raz nie, jakby nie jestem blisko tej sytuacji, ale akceptuję to i nawet szczerze powiedziawszy cieszę się, że to moje życie wygląda tak, jak wygląda. Czy coś jeszcze mnie zaskoczyło? Może nie tyle, że zaskoczyło, ale na pewno wydawało mi się kiedyś, jak byłam młodsza, że jak jest się dorosłym, tak, nie jest się już nastolatkiem czy tam, no dzieckiem to w ogóle nie, ani takim bardzo młodym, dorosłym, dopiero w zasadzie takim człowiekiem wchodzącym w dorosłość, to, że bardziej jest się już, w sensie więcej rzeczy się tak życiowo wie. I trochę tak jest, bo jednak z wiekiem nabieramy doświadczenia, ale zauważyłam, że dalej, mimo tego, że mam 30 lat, a nie 20, to i tak podejrzewam, że będzie do końca życia, że będą mnie zaskakiwać pewne sytuacje, nie będę wiedzieć, co zrobić, będę miała jakieś dylematy. A myślałam kiedyś,
że jak się jest starszym, to jakby więcej się tak jakby się jakąś tajemną wiedzę zdobywa, jak żyć. No myślę, że nie, że do końca. Jakby nieważne, czy się ma 70 lat, to też nas mogą zaskakiwać różne rzeczy, kiedy nie wiemy, jak się zachować. Praca za granicą, tak czy nie? Nigdy nie pracowałam za granicą, nigdy też takiej możliwości nie rozpatrywałam w zasadzie. Byłam kiedyś w takim związku i mój facet trochę rzeczy robił na południu, muszę powiedzieć północ-południe, na południu Francji. I ja wtedy gdzieś trochę zaczęłam sobie myśleć, że a może byśmy tam pomieszkali razem. I to była fajna wizja, natomiast nigdy do niej nie doszło, a ja też nigdy nie miałam takiej potrzeby, żeby wyjeżdżać za granicę, na przykład za pracą. Myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Przede wszystkim idealna możliwość nauczenia się perfekcyjnie jakiegoś języka, czy to angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, nieważne, w zależności od tego, w jakim jest się państwie. Ja wiem, bo spotykam się z takimi opiniami, że ludzie, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, tęsknią bardzo za swoją ojczyzną, za swoją rodziną. Ja nie mam takich za bardzo patriotycznych jakichś cech w sobie i nie wiem, czy bym tęskniła za Polską. Na pewno bym tęskniła za rodziną, ale czy za krajem jako krajem, to nie wiem. Ale no, nigdy nie pracowałam za granicą. Nie mówię nie, nie mówię tak. Raz tylko jeden byłam już o tyle, żeby się zgłosić do wyjazdu jako au pair, w zasadzie czy taka opiekunka na rok jedzie się do Stanów i opiekuje się jakimiś dziećmi w rodzinie. Byłam już na rozmowie takiej organizacyjnej, byłam też po takiej rozmowie z kimś, kto mi pomagał stworzyć taki profil takiego opiekuna, ale finalnie zabrakło mi na to odwagi, nie ukrywam, a później już, bo to chyba jest do 25 roku życia ten program, więc później już po prostu to był taki mój ostatni dzwonek i nie zrobiłam tego. A w sumie żałuję. Randkowanie współczesne, jakie przemyślenia? Że to jest bardzo ciężki i... ciężki kawałek chleba? Nie, coś mi to nie pasuje. Twardy orzech do zgryzienia? No po prostu ciężki temat. Uważam, że randkowanie w dzisiejszych czasach nie jest proste, że ludzie się trochę, i mówię tu i o kobietach, i o mężczyznach, trochę się jakby przyzwyczaili do tego, że zawsze jest jakiś wybór, że zawsze, że jakby w dzisiejszych czasach i w dobie wszystkich aplikacji randkowych i w ogóle internetu bardzo łatwo jest poznawać nowych ludzi, w sensie w teorii łatwo. To jest taka broń obusieczna trochę, bo łatwo i trudno jednocześnie. I tak, mam wrażenie, że się nie staramy tak, jak kiedyś się ludzie starali. Tu bardzo mocno generalizuję, tak, ale bo gdzieś coś nie wychodzi, okej, dobra, to już darujmy sobie, szukamy kogoś następnego. To uważam, że nie jest fajne i to nie wróżę, że jakby nad związkiem jednak trzeba pracować i trzeba się starać, a nie, że to po prostu tak spada jak manna z nieba i już czach, jest idealnie i wszystko pięknie. Jaki jest Twój znak zodiaku? Tak jak wspominałam, jestem z grudnia i mój znak zodiaku to strzelec. Czy jestem typowym strzelcem? Nie mam pojęcia, ponieważ nie jestem za bardzo wkręcona w tematy astrologii, jakichś takich, wiecie, różnych tych wszystkich, nie wiem, planet i jakby tego, jaki mają wpływ na nasze życie. Nie mówię, że jakby neguję to, po prostu jakby mnie to nigdy za bardzo nie interesowało i nie zgłębiałam tematu, tak samo jak znaki zodiaku, więc nie wiem, czy jestem typowym strzelcem, ale tak, no, strzelec. Czy jesteś szczęśliwa? I to pytanie padło parę razy. Generalnie tak, jestem szczęśliwa. Uważam, że mimo tego, że moje życie wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś mi się wydawało, że będzie wyglądało, to jestem bardzo wdzięczna za to, co mam, w jakim jestem miejscu, jakimi ludźmi się otaczam. Do tego też później dojdziemy, bo będzie takie pytanie, jaki mam chyba sposób na nawiązywanie nowych znajomości. I ja nie mam żadnego sposobu, jestem osobą introwertyczną, która nie potrzebuje zbyt dużej ilości ludzi w swoim życiu. I widzę, że jak dużo czasu spędzam wśród ludzi, to później muszę to odreagować i potrzebuję jeszcze raz tyle z lekką nawiązką, jakby tyle czasu dla siebie. Więc lubię to, że mieszkam sama, jakby, nie wiem, lubię to swoje życie, które teraz prowadzę. Ono oczywiście nie jest idealne,
i ja też mam gorsze momenty, gorsze chwile, taka zawsze jest jakaś, wiecie, jak kolejka górska, górki i dołki. Natomiast jakiś czas temu podjęłam taką decyzję, że muszę coś zrobić, żeby po prostu czuć się psychicznie lepiej, bo gdzieś nie mogę narzekać, ale to nie znaczy, że jestem zawsze super szczęśliwa. I próbuję to naprawić, próbuję to zmienić i popracować trochę nad swoją głową, więc wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Cieszę się, że podjęłam decyzję, żeby w ogóle iść w tym kierunku, więc to już uważam za pierwszy mały sukces i teraz pracuję, żeby tych sukcesów było więcej. Opowiesz coś więcej o związkach. Bardzo lubię takie tematy u Ciebie. Ja nie za bardzo mam co opowiedzieć. Mam takie historie niektóre moje związkowe, że to jest aż teraz z perspektywy już czasu, to mnie to wszystko bawi, bo już mam do tego dystans, ale parę razy nie było mi, nie ukrywam, do śmiechu. Niestety związkowo mam w życiu totalnego pecha i trafiam zawsze na takich ludzi, którzy nie są, na takich facetów, którzy, nie mówię, że oni są źli, tylko po prostu nasze dwa charaktery do siebie nie pasują. Nie pasowały i mam wrażenie, że ja gdzieś takim trochę jednym kluczem się posługuję do szukania tego faceta, albo przynajmniej, nie wiem, ciągnie mnie do jakichś takich gości, którzy finalnie nie są odpowiedni dla mnie, a ja nie jestem odpowiednia dla nich, dlatego to nigdy po prostu nie wychodzi na dłuższą metę, ale teraz, nie wiem, lubię, może też dlatego, że już jestem trochę sama, czasami ktoś w tym moim życiu jest, później nie ma, później znowu ktoś inny się pojawia. Natomiast myślę, że też z racji już teraz, może nie tyle wieku, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jestem stara, bo absolutnie nie, ale wiem już, co mi się podoba bardziej, wiem, czego potrzebuję, lubię swoje życie takie, jakie jest teraz, kiedy jestem sama i nie muszę absolutnie do nikogo się dostosowywać i dopasowywać. Więc jeśli już bym miała wchodzić teraz w jakiś związek, to chciałabym, bo myślę, bardziej świadomie teraz podejmuję decyzję niż jak miałam lat 20. Mam jeden taki związek, który był dla mnie bardzo, bardzo ważny. To już było kilka dobrych lat temu i to jest taki facet, który siedzi, mam jakiś sentyment. To już nie jest kwestia uczuć i jakiejś miłości, absolutnie nie, bo te uczucia dawno wygasły, w sensie poszliśmy kompletnie innymi drogami. Ale mam do niego sentyment i to była taka, jakby ja miałam do niego takie uczucia, byłam tak potwornie zakochana, byłam najszczęśliwsza wtedy chyba w swoim całym życiu i już nigdy później to się nie powtórzyło. Już nigdy później nie czułam czegoś takiego do kogoś, więc nie wiem, czy to w ogóle jeszcze kiedykolwiek nastąpi. Może taka miłość zdarza się raz w życiu i moja po prostu trwała dosyć krótko. Torebka marzeń. I jeszcze też jest gdzieś pytanie o to, co znajduje się jeszcze na Twojej torebkowej wishliście. No, tu pochrapuję. Moja torebkowa wishlista, mam taką nie grupę, tylko taki folder na Pinterestie z torebkami, który utworzyłam kilka, jak nie kilkanaście lat temu. I powiem Wam, że ostatnio ją przeglądałam, te zdjęcia tam, zapisane inspiracje i niewiele się zmieniło. Na pewno mam już teraz większą świadomość niż jak miałam lat 20 czy tam 19, jak ciężko jest na te dobre, luksusowe zarobić, więc nawet jeśli miałabym w tej chwili możliwość kupienia, nie wiem, wymarzonej torebki, to z racji jakby takiego gdzieś zdrowego rozsądku bym tego nie zrobiła, tak? Jakbym ktoś dał teraz pieniądze i powiedział, masz, możesz sobie kupić, nie wiem, Birkin albo Kelly, albo klasyczną Chanelkę, to po prostu jakby są inne rzeczy, które bym chciała zrobić, na które bym przeznaczyła te pieniądze. Ale tak, no marzę o tych torebkach, marzę, no są po prostu piękne, więc podziwiam je, dalej mi się bardzo podobają. Ale z takich trochę bardziej osiągalnych, ale też dalej drogich torebek, to takimi, które mam nadzieję, że w jakimś tam może nie najbliższym czasie, ale jednak pojawią się w mojej małej kolekcji, to na pewno jest Saint Laurent Lulu w rozmiarze, cały czas nie wiem, waham się, czy toj, czy ta taka mała, ta mała ma łańcuszek, a ten toj ma pasek skórzany. Co prawda wiem, że dziewczyny kupują też łańcuszki i sobie wymieniają, bo to się da zrobić, ale nie wiem, czy ona nie jest trochę za mała, no nie wiem, już tyle razy do niej przymierzałam i mierzyłam ją zresztą na sobie i dalej jakby nie wiem, co bym wybrała. Ale to jest jedna torebka. Podoba mi się też z Chloe, nie pamiętam jak ona się nazywa, taka trochę jakby okrągła, ona mi się bardzo podoba i to będzie chyba taki następny mój zakup torebkowy.
I jeszcze pewnie na tej liście by się pojawiła Celine Beltbach. Tak mi się wydaje, że to by były takie torebki, które, te trzy, które chciałabym i są bardziej, tak jak mówię, to nie jest ten poziom w ogóle hen-hen daleko, typu właśnie Birkin. Czym się zajmujesz zawodowo? I też pojawiło się chyba pytanie, gdzie pracuję? Czym się zajmujesz? Więc ja nie za bardzo mam potrzebę, co nie jest kwestią jakiejś tajemnicy, ale po prostu jakby niekoniecznie chcę rozmawiać o, i mówić o swojej pracy tutaj na YouTubie, więc nie będę się zagłębiać mocno w jakieś szczegóły. Pracuję w branży reklamowej, mam niesamowite szczęście, że trafiłam na świetnych ludzi. Ja naprawdę pracuję, tak ostatnio o tym myślałam, z ludźmi, których ja po prostu lubię, lubię jako ludzi. Nie chodzi o to, że lubię z nimi współpracować, bo gładko idzie. Mamy wszyscy, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne życie, prowadzi inny tryb życia, styl życia, ma inny charakter, ale to jakoś tak fajnie wszystko gra, że ja ich po prostu lubię. Po prostu lubię tą ekipę i nie wyobrażam sobie, tak powiem Wam zupełnie szczerze, i strasznie współczuję wszystkim osobom, które pracują z ludźmi, których nie lubią. Myślę, że to musi być cholernie ciężkie i frustrujące i w ogóle psychicznie takie obciążające, jeśli pracujecie z ludźmi i musicie z nimi współpracować jeszcze, nie daj Boże, tak? Gdzieś tam polegać trochę na nich, z ludźmi, których nie lubicie. Myślę, że to jest okropna sytuacja, kiedy się właśnie, że nie chodzi o to, że nie lubicie zajęcia, które wykonujecie, tylko ludzi, z którymi współpracujecie. Myślę, że to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja i dosyć trudna. Było też kilka pytań o to, jakie mam plany wakacyjne, czy się gdzieś wybieram, jakie mam jakieś miejsce, nie wiem, podróż marzeń. I jeśli chodzi o podróże, to ja jestem w tym ostatnio beznadziejna. Ja bym potrzebowała kogoś, kto mówi: kupuję bilety tu, lecimy tu wtedy, tu hotel taki, wybierz ten, który Ci się najbardziej podoba, ja bukuję, przelej mi teraz, nie wiem, 5000, jedziemy gdzieś, tak? I jakby załatwiłby za mnie pewne rzeczy. Bo ile razy gdzieś wchodzę na stronę i oglądam, szukam biletów, to jakoś nie potrafię nigdy podjąć decyzji. Trochę jest tak, znaczy ja w tym roku nie mam żadnych planów wakacyjnych, zacznijmy od tego. Może, w sensie mam jakieś takie plany pojedyncze, typu właśnie w przyszłym tygodniu koncert Stinga w Krakowie, później moja mama też kupiła jakieś bilety na sierpień, na koniec sierpnia też na jakiś koncert w Warszawie, więc przyjedzie do mnie. Ale nie mam takich wyjazdowych dłuższych, nie mam też w ogóle urlopu zaplanowanego. Więc nie wiem, czy coś się wydarzy. Ja już tak dawno nie byłam na takim wyjeździe i to mi się marzy, nie ukrywam, tak najbardziej chyba, żeby pojechać, niech to będzie nawet all inclusive, charterem, jakiś piękny hotel, w pięknym miejscu, leżeć na plaży, przy basenie, opalać się, pić, w sensie ja to się tak opalam, jak wiecie. Nie za bardzo, bo mam tych milion pieprzyków, ale no, leżeć sobie w cieniu pod parasoleczką na plaży właśnie, drink z palemką, czytać książkę i to by mi wystarczyło. Byłabym po prostu usatysfakcjonowana. Żadnej marszruty, żadnego zwiedzania, żadnej wycieczki, może ewentualnie jakaś jedna czy dwie, albo wynająć sobie auto i pojeździć po jakiejś wyspie, ale bez takiego ciśnienia, że przyjechałam gdzieś i muszę teraz wycisnąć cytrynę po prostu do końca, w sensie, wiecie, i jak najwięcej zobaczyć w bardzo krótkim czasie. Tylko chciałabym mieć taki po prostu chill, wakacyjne ubrania, włosy schnące ze słonej wody, ale schnące po prostu na słońcu same, zero makijażu i ten odgłos takich, jak się idzie i klapki Wam tak uderzają i zapach tych wszystkich olejków. Och, Boże, rozmarzyłam się do opalania. Może we wrześniu bym gdzieś pojechała, zobaczymy. No, nie mam planów, może będzie spontan, ale też czeka mnie przeprowadzka za niedługo i pewnie będę chciała ogarnąć trochę to nowe mieszkanie, więc jakby Intimissimi czy Victoria's Secret? Zdecydowanie Intimissimi, czyli to jest chyba włoska firma, ale dobrze pamiętam. Tak, ja jestem zdecydowanie team Intimissimi, bardzo lubię ich biżuterię, chciałam powiedzieć, bieliznę. Od lat kupuję. Z Victoria's Secret miałam kiedyś jakiś taki zestaw majtek, ale to było dawno, jak jeszcze ich nie było w Polsce. I pamiętam, że w Londynie poszłyśmy z koleżanką do sklepu i ja kupiłam sobie taki zestaw 5 majtek z tej linii Pink. Więc to nie były jakieś sexy koronki. I one były fajne, natomiast nie wiem, no teraz mam ten sklep w Warszawie, w sensie jest, tak? Mogłabym tam pojechać, pomierzyć, pooglądać. Ale jakoś tego nigdy nie robię, jakoś nie mogę się tam odnaleźć i dużo łatwiej i zresztą chyba też
wizualnie bardziej do mnie przemawia stylistyka Intimissimi niż Victoria's Secret, ale nie mówię, że to są złe rzeczy, po prostu ja jakoś tam nigdy nie zaglądam. Jesteś piękna. Bardzo to jest miłe, bardzo dziękuję. To jest w ogóle zabawne, powiem Wam, jak zauważyłam, jak zmienia się podejście do samego siebie w momencie, kiedy się nagrywasz. Montujesz te filmy, oglądasz siebie, widzisz rzeczy, których nie widzisz na co dzień. I ja pamiętam, że początkowo miałam takie mocne zderzenie z rzeczywistością, w sensie, że zaczęłam dopiero dostrzegać, że mówię, używam jakichś określeń częściej. Tego jakby w takim normalnym życiu, albo gestykuluję właśnie w jakiś sposób, czy wyginam rękę, coś robię takiego, czego normalnie nie widzicie. Polecam każdemu usiąść, nie musicie tego nigdzie publikować, ale usiąść i spróbować tak gadać do kamery, mimo że to jest ciężkie, w sensie, że to jest ciężka praca, ale to jest zabawne doświadczenie, jak później musicie siebie oglądać i siebie słuchać, gdzie zupełnie macie inny nawet głos, inaczej się słyszymy. Ale tak, to bardzo miłe, bardzo dziękuję. Co lubisz, a czego nie lubisz we współczesnych facetach? To jest trochę to, o czym mówiłam na samym początku, że nie lubię tego, że ludzie tak szybko rezygnują i idą dalej szukać czegoś w teorii, co jest prostsze, ale to tak nie działa. I tego nie lubię we współczesnych facetach, ale to nie jest tylko kwestia facetów, myślę, że kobiet też to trochę dotyczy. Chociaż ja akurat mam doświadczenia bardziej, że to faceci tak postępują, ale nic innego mi w tej chwili takiego nie przychodzi do głowy, czego w nich nie lubię, tak jeśli mam być szczera. Nie zastanawiałam się, jakoś niezbyt dużo czasu poświęcam na myślenie o facetach. Czy planujesz powrót w rodzinne strony, czy Warszawa już na zawsze? Nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie w przyszłości, ale na tę chwilę nie planuję się stąd wyprowadzać, w sensie planuję zmienić mieszkanie, ale miasta nie zamierzam zmieniać, więc tak, no czy kiedyś wrócę w rodzinne strony? Nie wiem, jakby nie mam takich planów też, ale wiecie, że nigdy nie mów nigdy, bo nas później życie zaskakuje często. Natomiast na razie nie zmieniam miasta, bardzo dobrze mi się tu żyje. Będzie też tutaj gdzieś, czy jest pytanie, czy nie żałuję przeprowadzki do Warszawy i absolutnie nie żałuję, jedyne czego żałuję, w sensie to nie tak, że codziennie się budzę i wiecie, się biczuję, że o głupia ty, ale gdybym mogła cofnąć czas, to podjęłabym inną decyzję i przeprowadziłabym się tutaj dużo, dużo wcześniej. Padło też pytanie, czy mam chłopaka i nie mam chłopaka. Jestem szczęśliwą singielką. Mam pytania, ale chciałam podziękować za Twoje filmy. Są wyjątkowe. Bardzo dziękuję. To jest naprawdę mega miłe. Ja czasami zapominam, że tam po drugiej stronie są realne, żyjące osoby, że to nie trafia tak po prostu w eter. I bardzo lubię ten kontakt z Wami. Mimo że czasami nie odpisuję na jakieś komentarze, bo też pracuję tak na cały etat i próbuję ogarnąć swoje życie przy okazji. Ale staram się to robić, czasami nadrabiam z jakimś opóźnieniem, ale bardzo jestem wdzięczna za to, że tutaj jesteście i tak, cieszę się, że przełamałam się te parę lat temu i otworzyłam ten kanał, bo daje mi on bardzo dużo szczęścia i frajdy. Jaką radę dałabyś 20-letniej sobie? Powiedziałabym 20-letniej Kaśce, żeby żyła odważniej, żeby się nie bała, żeby próbowała i że czas płynie naprawdę mega szybko. I warto jest go wykorzystywać, chociaż teraz powinnam dać sobie tą radę również. Ona jest aktualna też teraz, po 10 latach. Hej Kasia, jaka jest Twoja praca marzeń? Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i praca marzeń. Mam takie trzy rzeczy, które myślę, że bym chciała, myślałam, że będę chciała robić, ale jakoś nie wyszło totalnie. Po pierwsze, fajnie, myślę, że bardzo fajną pracą jest bycie dekoratorem wnętrz. Niekoniecznie może architektem, chociaż to też, chociaż ja nie jestem dobra w takich matematyczno-przestrzennych jakby rzeczach, ale takie właśnie dopieszczanie wnętrz, meble, dodatki, to lubię i myślę, że w tym bym się dobrze sprawdziła. Kiedyś myślałam jako jeszcze dziecko, bo byłam wielką fanką filmu Powiedz tak z Jennifer Lopez i miałam wtedy fazę, że Jezus, jak cudownie byłoby być wedding plannerką i myślę, że to jest fajna praca, taka wdzięczna dosyć, w sensie pracuje się w ładnych warunkach, to jest taka przyjemna chwila, myślę, w życiu człowieka, chociaż też pewnie bardzo stresująca w związku z jakąś taką presją i ciśnieniem pary młodej, tudzież panny młodej, ale myślę, że to może być fajne zajęcie i też bardzo bym chciała kiedyś, mam nadzieję, że mi się kiedyś to uda zrealizować, mieć swoje miejsce. Wątpię już teraz, bo kiedyś marzyłam o swojej marce takiej odzieżowej, malutkiej, ale jednak swojej.
to wątpię, żeby się w najbliższym czasie miało zmienić, ale może właśnie takie miejsce swoje, do którego, które mogę stworzyć tak, jak ja chcę. Może to by był jakiś taki multibrandowy, mały butik z różnymi rzeczami, które mi się podobają, z polskimi markami, już też nie tylko, ale chciałabym stworzyć i mieć taką przestrzeń swoją, do której mogę Was zaprosić, ale której mogę... Ja tylko i wyłącznie decyduję, jak to miejsce wygląda, jak pachnie. Tam na pewno zapach grałby bardzo dużą rolę, odgrywał. I to byłoby takie miejsce, gdzie można byłoby przyjść, napić się kawy, pogadać, napić się lampki, może wina, może jakieś spotkania z ciekawymi kobietami. Takie trochę moje miejsce. Nie wiem, jak to nazwać. Sklepem, showroomem, nie wiem. To by mi się marzyło. A tak już, może nie abstrahując, ale... Uważam, że taka praca, którą ja bym określiła jako pracę marzeń, to jest taka, która nie obliguje nas do bycia w danym konkretnym miejscu. Czyli możecie ją wykonywać z każdego miejsca na świecie, w którym w danym momencie jesteście albo chcecie być. I tak, w sensie, nie musicie rezygnować z podróżowania, czy praca, albo podróżowanie. Może można to połączyć ze sobą, to by było super. Co Cię uszczęśliwia w życiu? Na to pytanie odpowiadałam chyba wtedy na Instagramie i odpowiedź jest w zasadzie stosunkowo prosta. Uszczęśliwiają mnie najbardziej małe rzeczy. Małe rzeczy typu piękna pogoda, wschód słońca. Ja uwielbiam wodę, w sensie być nad morzem, nad oceanem, nad jeziorem w zasadzie też. Woda na mnie działa kojąco. Uszczęśliwia mnie ten mały tutaj śpioch, chociaż tak samo jak mnie uszczęśliwia, tak mnie czasami denerwuje, jak na przykład właśnie się wytarza w jakiejś ziemi albo jest niegrzeczny, ale i tak go bardzo kocham. Zauważyłam, że coraz mniej przyjemności sprawiają mi rzeczy, które sprawiały mi ją wcześniej, czyli rzeczy materialne. Ostatnio kupiłam sobie buty, o których trochę marzyłam od kilku dobrych lat i myślałam, żeby je kupić, ale... ale jakoś cały czas mi było na nie szkoda pieniędzy. No i w końcu je mam. I patrzę tam, bo one leżą w pudełku od kilku dobrych dni. Sprawda jest teraz strasznie gorąco i jakoś ich nie wyciągałam. Ale nie sprawiły mi one tyle frajdy i tyle przyjemności, jak myślałam, że w końcu jak je będę miała, to będę szczęśliwsza. Nie, to zupełnie jakby tak nie działa. Natomiast jak zjem coś dobrego, albo jak jestem w pięknym miejscu, jest piękna pogoda i w ogóle warunki są sprzyjające, to czuję się szczęśliwa. Ostatnie pytanie dotyczy biżuterii. Czy jest jakaś biżuteryjna rzecz, do której wzdychasz i bardzo chciałabyś kupić? Nie mam czegoś takiego, żebym bardzo chciała kupić i że mam jakąś obsesję na punkcie jakiejś teraz biżuterii. Natomiast są takie rzeczy, które mi się bardzo podobają i które kiedyś chciałabym, żeby zdobiły tutaj moje palce lub też nadgarstki. I jest to zdecydowanie biżuteria, są dwie, czy nie dwie rzeczy, ale są dwie marki. Pierwsza to jest Van Cleef i te koniczynki. Bardzo mi się podobają, jak kobiety mają właśnie albo tą taką perłową, albo zieloną, w zielonym kolorze. Tutaj pojedynczą koniczynkę albo kolczyki. Uważam, że to zresztą bransoletki tak samo. Ten gwóźdź, który nigdy nie pamiętam, jak się nazywa. Jezus, jak on chrapie. Hit. Gwóźdź z firmy Cartier, tak samo jak ta bransoletka Love, taka dosyć popularna. Ona też mi się podoba, uważam, że bardzo ładnie wyglądają, jak jest kilka właśnie, jakiś miks tych rzeczy na nadgarstku. Natomiast na razie żadnych planów biżuteryjnych, takich mniejszych, drobniejszych też nie mam. W zasadzie noszę, miksuję te rzeczy, które mam. Może sobie coś, jakiś pierścionek bym chciała kupić nowy, albo może jakieś kolczyki, ale nie mam takiej jakiejś... Wiem, podobał mi się jeden naszyjnik z gwiazdkami, ale go cały czas nie kupiłam, chyba był w kruku albo w jesie. Nie był drogi, więc może... To będzie mój następny biżuteryjny zakup. Widzę, że miga mi też już bateria, która zaraz wpadnie, więc musiałam gadać strasznie długo. Jeśli się okaże, że ten film faktycznie trwał godzinę, to go podzielę na dwie części. Jeśli będziecie chciały, to za jakiś czas możemy znowu zrobić takie Q&A i trochę sobie tutaj pogadać. Ja kończę, bo nie dość, że aparat się rozładowuje, Leon się rozkręca, więc warunki są coraz mniej sprzyjające. Idę dalej próbować się dzisiaj nie roztopić, a Wam życzę miłego dnia, wieczoru i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!